Twojego fana na linii. Mojego fana na linii? Halo, halo? Halo. Halo, czy to Jakub z Łodzi? Nie, nie jestem Jakubem z Łodzi. Aha. Ale jestem z Lublina. O, a czy to Jakub z Lublina? Tak, witam. Witam. Siemanko, masz jakieś pytanie? A z kim ja rozmawiam? Z Bogzelem i Popo. Z kim? No kurwa, z Bogzelem i Popo. A, to kurwa, ale wy macie opóźnienie. No siema. Ale, ja. Ale to ty dzwonisz. A, w ogóle tak was bardzo słabo słychać, was się nie da zrozumieć praktycznie. W sensie, na streamie jest git, ja was prawie nie rozumiem. A. Ale dobra, dogadamy się. Damy radę, nie? Jakoś to no. Przejdzie. Masz jakieś pytanie? Chciałem pochwalić Piotrka, że bardzo dobrze się zachowuje i super wypad. Zajebiście, Piotruś. Dzięki, Kuba. Wszyscy z widzami oglądamy z radością. Paulinka, no nie piłuj tych pazurów, gadam w telewizji jestem. Para jest no wspaniała. Macie, no. To wy macie do mnie pytania, tak czy ja do was? Nie no, ty do nas. Ty do nas powinieneś mieć, no. Bo my nie przygotowaliśmy się na pytania do ciebie. No, ja dzisiaj nie przygotowałem. No dobra, to ja mam jedno pytanie do Bogdela. No. Czy poleci mi barbera, bo ja też szukam właśnie, żeby w tę kozacką fryzurkę na walkę zrobić. A chcesz pierdolnąć pas startowy na waleczkę? Tak, tak, dokładnie. Tutaj na Twitterku już inspirację zobaczyłem, skąd wziąłeś. Jak przyjadę do ciebie z furką, to wezmę ze sobą Barbixa. Dobra, nie ma problemu. Ostrzyże mnie. Dobra, i ogólnie to zadzwońcie do Cholacka, on ma do was pytania. Ja co mogę jeszcze powiedzieć od siebie? Nie wiem, tak się ogląda. Dobra, to ja słucham, powiem. Co mówicie. Powiem do ciebie. I ten, możesz powiedzieć dla widzów, że są koksami. No, ale to widzowie wiedzą, że są koksami. Tak? Na minutę jakoś się dowiedzą, bo jest spory delay. Naprawdę? No, jest, bo ja jest, do was jest, zadzwoniłem, jest. Myślałem, że z jakimś gościem z realizatorki gadam, a na streamie jeszcze. Nie, no okej, ale czasem trzeba powiedzieć widzom, nie? Żeby ich utwierdzić w tym jeszcze. Nie no, ale widzowie wiedzą, że są koksami, są totalne. No to dobrze, to ja nie chciałem w sumie więcej powiedzieć. A Bogdel, jeszcze zapytam jedną rzecz. No? Ja mogę wam przerywać czasami, bo ja trochę słabo was słyszę. Zakłapiesz jeszcze trochę, żeby poddymić, czy już będą nudy do końca? Zobaczymy, co ma do zaoferowania Holak. No i w sumie znalazłbym może coś jeszcze. No to git. No to pozdrawiam was, mordeczki. Pozdro. Pozdro, Kuba.